Dzień dobry Państwu. Nazywam się Hanna Stolińska. Jestem dietetykiem z Instytutu Żywności i Żywienia. Dziś pokrótce omówię problem nadwagi i otyłości, stanów, które coraz bardziej zagrażają naszemu życiu i zdrowiu. Ponad połowa dorosłej populacji Polski ma nadmierną masę ciała, a częstość występowania otyłości wzrasta w zastraszającym tempie. Niepokojący jest również fakt częstego występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Musimy temu stanowi rzeczy przeciwdziałać, ponieważ Polska obecnie zajmuje 5. miejsce pod względem otyłości w Europie, a nasze dzieci tyją najszybciej w całej Europie. Dziś opowiem Państwu, na co zwrócić uwagę w celu redukcji masy ciała. Otyłość to nie tylko defekt estetyczny, to również choroba, która niesie ze sobą rozwój wielu innych chorób. Osoby otyłe żyją zdecydowanie krócej. Częstość występowania przypadkowych zgonów u osób z otyłością jest zdecydowanie wyższa niż u osób z prawidłową masą ciała. Otyłość prowadzi również do rozwoju chorób układu krążenia, takich jak zawał serca, udar mózgu, zaburzenia rytmu serca. Otyłość predysponuje również do rozwoju nieuleczalnej choroby, czyli cukrzycy typu drugiego. Otyłe osoby mają również większe ryzyko rozwoju nowotworów. Otyły mężczyzna, nowotworu jelita grubego oraz prostaty, natomiast otyła kobieta, nowotworu piersi, pęcherzyka żółciowego oraz układu rozrodczego. Do innych chorób związanych z otyłością zaliczyć można stany zwyrodnieniowe stawów, kamicę żółciową, zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego oraz psychosomatycznego. Dlaczego musimy walczyć o naszą prawidłową masę ciała? To nie tylko walka o dobry wygląd, ale przede wszystkim walka o lepsze, dłuższe i zdrowsze życie. Warto skorzystać ze wskaźnika Body Mass Index. BMI to bardzo prosty wzór. Wystarczy podzielić naszą masę ciała w kilogramach przez wzrost wyrażony w metrach do kwadratu. Uzyskany wynik należy odnieść do norm. Jeżeli nasz wynik mieści się między 18,5 a 24,9, oznacza to, że mamy prawidłową masę ciała. Ale cały czas musimy dbać o zdrową dietę. Wynik od 25 do 29,9 oznacza nadwagę, stan tuż przed otyłością. Natomiast wynik powyżej 30 oznacza otyłość, stan zagrożenia życia i zdrowia. Drugim bardzo prostym wskaźnikiem w diagnostyce otyłości jest pomiar obwodu talii. Dzięki pomiarowi obwodu talii możemy zwrócić uwagę, czy mamy otyłość brzuszną, gdzie odkłada się nasza tkanka tłuszczowa. Otyłość brzuszna jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia oraz niektórych nowotworów. U kobiet powyżej 88 cm obwód talii, natomiast u mężczyzn powyżej 102 cm w talii oznacza otyłość typu brzusznego. Zdarza się, że osoby mają prawidłowe BMI, jednak ich obwód talii przekracza wyżej wymienione normy. Oznacza to, że osoba ta ma otyłość brzuszną i musi pozbyć się tkanki tłuszczowej z tych okolic. Nadwaga i otyłość to przede wszystkim wynik dodatniego bilansu energetycznego, czyli spożywamy za dużo kalorii, a za mało wydatkujemy. Jest to tak zwane zaniedbanie na dwóch płaszczyznach, przede wszystkim zaniedbanie naszej diety oraz aktywności fizycznej. Coraz częściej korzystamy z różnych udogodnień i prosto mówiąc rozleniwiamy się. Jeździmy samochodem, nawet jeżeli nasze spotkanie jest tuż za rogiem. Dzwonimy do kolegi, który pracuje tuż za ścianą. Coraz więcej czasu spędzamy przed telewizorem, a do wszystkiego używamy pilota. Co ciekawe, używanie pilota w ciągu roku może powodować wzrost masy ciała o 1,5 kg. Dzięki komputerowi bardzo często pracujemy z domu, a nawet z łóżka. Nasza codzienna aktywność fizyczna ogranicza się do spaceru z psem albo do przejścia między półkami podczas wykonywania codziennych zakupów. Coraz rzadziej uprawiamy aktywność fizyczną, a lubimy zjeść różne pokarmy, bardzo często bardzo kaloryczne. I stąd wynika ten dodatni bilans energetyczny. Jemy bardzo nieświadomie. Nie zdajemy sobie sprawy, ile w danych produktach jest kalorii, jaka jest zawartość tłuszczu, cukru czy nawet soli. Przykładowo, jedna łyżka majonezu to 180 kalorii, jedna łyżeczka cukru to 20 kalorii, natomiast jedna delicja to już 44 kalorie. Regularne spożywanie posiłków pozwala nam zwiększać metabolizm, czyli spalać po prostu większe ilości kalorii. Natomiast nieregularne spożywanie posiłków powoduje spadek metabolizmu i odkładanie się tkanki tłuszczowej na tzw. gorsze czasy.
Nieregularne spożywanie posiłków dodatkowo prowadzi do wyrzutu stężenia insuliny, czyli jeżeli szybko rośnie nam stężenie glukozy, insulina ją obniża i znowu mamy ochotę na co? Na słodycze. Wyrzut insuliny również ogranicza metabolizm tłuszczu. Do częstych błędów dietetycznych zaliczamy również brak śniadań. Po długiej przerwie nocnej nasz organizm potrzebuje dawki energii i składników odżywczych. Inne błędy żywieniowe to przede wszystkim podjadanie między posiłkami, wypijanie zbyt małej ilości płynów. Zaleca się spożywanie około 2 litrów płynów w ciągu dnia, z czego połowę powinna stanowić naturalna woda mineralna, natomiast drugą połowę napoje bez dodatku cukru. Prawidłowe odchudzanie to przede wszystkim zmiana nawyków zdrowotnych dotyczących aktywności i właściwego żywienia już na całe życie. Zdrowa dieta i aktywność fizyczna przede wszystkim powinny dawać nam przyjemność. Opowiem Państwu, na co zwracać uwagę podczas komponowania codziennego menu. Najważniejszą zasadą podczas redukcji masy ciała jest regularne spożywanie posiłków. Zaleca się spożywanie 4-5 posiłków w ciągu dnia z odstępami nie większymi niż 3 godziny między nimi. Osobom przechodzącym na zdrowy styl żywienia największy problem sprawia spożywanie śniadania i kolacji. Ze względu na zmniejszony metabolizm w nocy, kolację powinniśmy spożyć na 2-3 godziny przed snem, natomiast po długiej przerwie nocnej potrzebujemy dużego zastrzyku energii i wartości odżywczej, dlatego śniadanie powinno być spożyte nie później niż godzinę od wstania. Najważniejszą zasadą podczas stosowania diety jest urozmaicony dobór produktów. U podstawy piramidy żywienia znajdują się produkty zbożowe. Należy wybierać pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak ciemne pieczywo, szare i ciężkie, typowy chleb na zakwasie, ryż brązowy, pełnoziarnisty makaron oraz naturalne płatki. Produkty te przede wszystkim dostarczają nam węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, ale również witamin, głównie z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak magnez, żelazo czy cynk. Kolejną grupą produktów spożywczych ważną w naszej diecie są warzywa. Tych możemy jeść bez ograniczeń. Bardzo ważne, abyśmy codziennie jedli warzywa zielone, jak i te z grupy żółte, czerwone, pomarańczowe, ponieważ obie te grupy zawierają zupełnie różne witaminy i składniki mineralne. Warzywa powinny być podstawą naszej diety, a nie tylko niewielkim dodatkiem do posiłku. Kolejną grupą spożywczą są owoce. Niestety, tych nie możemy jeść dowoli, ponieważ zawierają bardzo duże ilości cukru. Posiłki na bazie roślin należy uzupełniać przede wszystkim o chude mleko oraz chudy nabiał, chude mięso, tłuste ryby morskie, jaja i rośliny strączkowe. Są to produkty, które niosą ze sobą bardzo dużą ilość białka. Powinniśmy również zwrócić uwagę na zdrowe tłuszcze. Najlepiej spożywać tłuszcze w formie naturalnej, czyli orzechy, pestki, oliwki i awokado. W zdrowej diecie przede wszystkim nie ma miejsca dla przetworzonych produktów zbożowych, czyli białego pieczywa, białego makaronu, białego ryżu czy słodkich płatków śniadaniowych. Powinniśmy unikać dodatkowo produktów wysoko przetworzonych, tych, które zawierają dużo tłuszczu, soli, cukru, słodkich deserów mlecznych, słodyczy, produktów fast food oraz napoi gazowanych. Nawet zdrowych produktów nie możemy jeść bez ograniczeń. Wyjątek stanowią jedynie warzywa. Tych im więcej w naszym diecie, tym lepiej. Jeżeli chodzi o produkty zbożowe, zaleca się spożycie około 5-6 porcji w ciągu dnia. Za porcję przyjmujemy kromkę chleba, która waży 40 g lub 30 g kaszy, ryżu, makaronu lub płatków jako suchy produkt. Bardzo ważne jest stosowanie wagi kuchennej. Pozwoli to nam na precyzyjne odważenie wszystkich produktów do naszego jadłospisu. Przykładowo, taka kromka chleba waży 40 g, czyli jedną porcję produktów zbożowych. Natomiast już taka kromka chleba waży 70 g, czyli prawie 2 porcje produktów zbożowych. Innym przykładem może być kasza. Tu mamy porcję kaszy 30 g, natomiast tutaj już są 2 porcje, około 60 g. Zaleca się spożycie około 2-3 porcji owoców w ciągu dnia. Przykładowa porcja jabłka to 75-85 g, natomiast takie jabłko ma już 180 g, a takie 290. Zaleca się 2-3 porcje nabiału w ciągu dnia.
za porcję przyjmujemy 80 g twarożku, 1 szklankę mleka lub 3/4 szklanki jogurtu, kefiru lub maślanki. Niezależnie od kaloryczności naszej diety, w ciągu dnia nie powinniśmy spożywać więcej niż 1 porcję mięsa i jego zamienników. Przykładowo, taka makrela waży około 150 g, czyli stanowi 1 porcję mięsa i zamienników na cały dzień. Natomiast taka makrela waży już około 300 g. W ciągu dnia zaleca się spożycie około 2-3 porcji tłuszczu. Za porcję przyjmujemy na przykład 20 g orzechów czy pestek lub 1 łyżkę oleju. Przykładowo taka porcja pestek to około 20 g, czyli 1 porcja tłuszczu. Natomiast taka porcja pestek dyni to już 60 g, czyli 3 porcje tłuszczu. Kobieta powinna wypijać około 2 litrów płynu w ciągu dnia, natomiast mężczyzna 2,5 litra. Połowę płynów wypijanych powinna stanowić woda mineralna oraz herbata. Sok owocowy 100% może stanowić 1 porcję owoców w ciągu dnia, natomiast na słodkie napoje gazowane nie ma miejsca w zdrowej diecie. Podstawową zasadą jest urozmaicenie naszego jadłospisu. Nie ma jednego produktu, który dostarczyłby wszystkich witamin i składników mineralnych. Dlatego w ciągu dnia powinniśmy komponować nasze menu ze wszystkich produktów wchodzących w skład piramidy żywienia. Oprócz właściwej diety ważna jest również regularna aktywność fizyczna. Powinniśmy wybierać takie formy aktywności, które dają nam przyjemność i wykonywać je konsekwentnie każdego dnia. Może początkowo zamieńmy windę na schody, samochód na rower oraz weźmy nasze dzieci na spacer czy na basen. Bardzo dobrą metodą kontrolowania swojej aktywności fizycznej jest liczenie kroków. Krokomierz możemy kupić w aptece, w sklepie sportowym lub w sklepie medycznym. Odpowiednią ilość kroków porównujemy do norm zawartych w tabeli. Bardzo ważne jest, żebyśmy przynajmniej mieli umiarkowaną aktywność fizyczną, co pozwoli nam na szybszą redukcję masy ciała oraz utrzymanie tej prawidłowej masy ciała już po odchudzaniu. Najważniejsze są długofalowe zmiany dotyczące diety i aktywności fizycznej. Nie chodzi o to, żeby chudnąć szybko. Powinniśmy chudnąć około 0,5 kg w tygodniu. Więcej informacji na temat zdrowej redukcji masy ciała znajdą Państwo na stronie projektu www.zachowajrównowagę.pl.